Witam Was bardzo serdecznie 10 maja we wtorek z Pisza. Serdecznie Was pozdrawiam w ten nowy dzień. Miejmy nadzieję, że piękny dzień dla każdego z nas. Dwa fragmenty, które nas chcą dzisiaj prowadzić. Pierwszy fragment z Księgi proroka Jeremiasza, 31 rozdziału. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Drugi fragment zaś z Ewangelii według Jana, 6 rozdziału. Rzekli więc do Niego: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, prorok Jeremiasz mówi, że już nie będziemy mówić: poznajcie Pana, gdyż wszyscy znać Go będziemy. I tu pojawia się pytanie, czy tak jest. Czy te prorockie słowo wypełnia się w naszym życiu, że znamy naszego Boga, że chcemy przy Nim trwać, że chcemy w Jego nauce trwać, że chcemy Go naśladować i przy Nim żyć. Miniona niedziela, która jest za nami, niedziela jubilatem, w szczególny sposób przypomniała nam stworzenie świata i stworzenie porządku, który Pan Bóg stworzył dla człowieka, bo ten człowiek mógł tym porządkiem zarządzać. Wiemy na przestrzeni wieków, że niestety nie wyszło nam to najlepiej, że wiele z tego, co Pan Bóg nam dał, dziś po drodze zmarnowaliśmy. Poprzez pożądanie władzy, wiedzy, poprzez chęć bycia coraz większym i większym, panowania. To wszystko spowodowało wiele zła wokół człowieka. To wszystko spowodowało, ale i nadal powoduje wiele cierpienia, wiele trudnych doświadczeń, poczucia odrzucenia. Niestety człowiek nie do końca potrafił wywiązywać się z tego, co Pan Bóg mu powierzył. Dlatego też właśnie w Jezusie Chrystusie Pan Bóg postanowił pomóc człowiekowi kolejny raz. I tym razem w Jego śmierci, na krzyżu Golgoty, zmartwychwstaniu, wielkanocny poranek daje nam zupełnie nowy ład. Daje nam zupełnie nowe stworzenie. Powracamy do tego, co utraciliśmy. Dzięki Chrystusowi powracamy do Bożego raju. Bo właśnie On staje się tą drogą, przez którą człowiek może dojść do Królestwa Bożego. Jezus Chrystus, ten, który jest naszym Panem, naszym przewodnikiem, naszym przyjacielem. I dlatego w ten dzisiejszy dzień chcemy zadać sobie pytanie, czy wierzymy w Niego. Czy tak naprawdę przy Nim trwamy? Czy tak naprawdę za Nim idziemy? Czy tak naprawdę Jego nauka, Jego słowa, Jego nauka miłości, otwartości, wsłuchania się w drugiego człowieka jest tam bliska? Czy raczej gdzieś okrzepliśmy w swoich tradycjach, zwyczajach, Kościół, społeczność ludzi wierzących, traktujemy jedynie jako niedzielny epizod, świąteczny czas i nieraz czujemy pewnego nawet rodzaju przymuszenie, no bo już wypada do tego Kościoła na to nabożeństwo się udać. Jaka jest ta wiara nasza? Czy możemy powiedzieć dzisiaj, wtorek 10 maja, tak, wierzę w Jezusa Chrystusa, jest moim Panem i przywraca mi radość, poczucie pokoju, bezpieczeństwa w tym trudnym świecie. W wielu cierpieniach i doświadczeniach codziennego mojego życia, bo nie zawsze jest fajnie, nie zawsze jest wesoło, nie zawsze idzie, jak sobie to planujemy.
Ale w Jezusie Chrystusie zawsze możemy znaleźć pocieszenie. Jeśli się wsłuchamy w Jego Słowo, jeśli wpatrzymy się w drogę Jego życia, widzimy tam siebie. Już nieraz pogubieni odnajdujemy pokój przy Jezusie, nauczycielu, przy tym, który prowadzi, przy tym, który uwalnia. Tego poczucia, poczucia uwolnienia w bliskości Pana Jezusa, w którego mamy wierzyć, jak to sam Jezus na kartach Ewangelii mówi, zachęcając do wiary w tego, którego Bóg posłał. Idźmy w ten dzisiejszy dzień i w ten tydzień, który przed nami i szukajmy radości. Radości z bycia w bliskości Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego na ten dzisiejszy dzień.